Na tyście wrzuciłeś pizzę. Jazda z k***ami. Jedziemy, k***a. Wiesz, jest chłodny nawet. Widzowie, dziękujemy, bo dzięki wam jesteśmy w Lidlach w całej Polsce. I jedziemy dalej. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy! Siemanko, witamy na kanale WK Dzik. Jak obiecaliśmy, robimy odcinek z nagradzania zdjęć z oznaczeniem Dzik Energy. Były nagrodzenia za loga Energy. Czas na taki odcinek i przy okazji chcielibyśmy zachęcić was do oznaczania Dzik Energy, jak robicie zakupy Dzika w Lidlu. Bo też będzie taki odcinek z nagradzaniem dla osób, które przeszły się do Lidla po Dzika. Dawaj, jedziemy. Na WK Dzik Energy oznaczenie na Insta. Oznaczenie, no. Patrz. Ninja Witcher, co wrzucił. O. No i Ninja Ale Witcher. Jest twoim znajomym, bo nie może dostać nagrody, nie? No nie wiem, bo kurde. Się znacie osobiście. To by było, ale wiesz, ale fajne jest to, że w ogóle bez żadnego dogadywania on po prostu sobie wziął te rzeczy. To nie jest tak, że na współpracy dostał te rzeczy, no. Tylko serio kupił te rzeczy. Czyli by wypadało wysłać za taką dobrą fotę ze zgrzewkę chociaż dodatkowo, nie? Mogę mu podrzucić przy okazji. Ewentualnie, ale można zajebiste. Na pewno wyróżnić jego profil. Ja robię screena, zdjęcie no. Zajebiste i zapraszamy na profil Ninja Witcher. O, myślę, że to tak fajnie można zrobić. Adres mamy, jeżeli zamawia u nas, to zgrzewa polecisz. Kaja tam mu porzuci. Ty, sorry, że tak siąkam. Jak nie począłem. Sorry, że siąkam, ale wziąłem te krople nawilżające do nosa, bo alergię mam. Przepraszam, serio. Pomogło w chuj. No. Właśnie tak pomogło. Lecimy dalej. Co to jest? Duszą się chłopaki. Ja co... zignorowałeś zdjęcie Sandomierski z Arabem. Bałem się, i że w tle to będzie uznane lodówka za ten... Energy. Exploit w chuj. Nie uznajemy, nie? Tylko myślałem, że nie możemy z naszej ekipy naciągane, wybierać. Żeby tylko coś wygrać. To jest bardzo dobre zdjęcie, też wyróżnijmy. Weź zrób screena. Tylko, że co, Błażej nie dostanie nagrody, nie? No nie, no bo... Ale jak coś, to niecelowo. Dodałem tą fotę 5 minut temu w ogóle chyba. No, niecelowo. 6 tak. Minut temu mówimy, wiadomo, że nagrywamy. Wiadomo, że niecelowo. Ja mam Dexter, podłoga JTCNW. W koszuleczce takiej, co ma Robur. A dobra, czyli ciuszki nagradzamy też. Teraz, bo ja tak na puszkach się skupiłem. Znaczy ja patrzę po prostu na oznaczenia Dzik Energy, a kolekcja Energy jest powiązana z ciuchami, więc ja robię screena i ketelka na pewno wysyłam. Do Dexter, podłoga JTCW. Oski Ninja, kolejny Ninja. No. To też bym ketla wysłał dodatkowo. Jedzie fajne ketel. Zdjęcie. Jedzie ketel, jedzie. Dobra sylwetka tam widzę w tle. Ty, zobacz, a takie coś na przykład? Marciącek. Pracownicy miesiąca, zajebiste. Pracownicy miesiąca i lodówka Dzik. W 3D zrobił coś takiego. To nie jest 3D, to jest 2D. Nudziłem się, postanowiłem coś zrobić w pęcie 3D. Aha, to jest 3D? No. Nie jest oznaczone, ale takie coś, ja jestem oznaczony. Ale ogólnie to już od dawna to mówiliśmy, sporo zdjęć. Zobacz, siedzi se kot. No zajebiste. No, to weź jednak nagródź, co? No, złamy za wyjątek, no. Można by złamać ten jeden raz. Kubakor.pl mam w koszulce Energy, drugim modelu. Bardzo dobra. Ładnie. Kubakor, leci zgrzeweczka do ciebie. Tutaj pokazujemy, bardzo fajne zdjęcie. A zobacz, ja mam Juliet without Romeo. No. I tutaj fajne. Jest oprócz zdjęcia, i w ogóle tu zmontowane jeszcze, jest jeszcze opinia. Na przykład, w smaku i zapachu bardzo przypomina klasycznego energetyka, chociaż według mnie jest trochę słodszy. I to jest dla mnie ogromny plus, ponieważ należy do tej grupy osób, które uwielbiają klasyczny smak energetyków. Ocena 9,5 na 10. Cena 6 zł, WK sklep i tak dalej. No, ja za taką rozbudowaną to wypowiedź to bym zgrzewę wysłał. No, zgrzewki. Do Juliet leci... Może dwie zgrzewki. Zgrzewa. Okej, mam Richter 1. Taka fotka nad dzikami. O. Sobie podskoczył. Zawsze spoko. Nad dzikami tak podskoczyć. Spoko. Mógłby jeszcze dać drugą fotkę, jak spada i zgniata już te puszki, które zostały zużyte. Ale nie musiał. Ja wiem. Dlatego dostaję tą zgrzewkę, nie? Ja mam też. No, co masz? Simus profilowe z JTCNW. Wrzucona, przyszła pewnie do niego paka. Wrzucona, oznaczenie wszystkie, WK sklep. Podpis ogień z kurwami. I tak dalej, no czyli o to chodziło. No. I ja bym tutaj ketla zamówił, jeszcze jednego ketelka bym wysłał. Ty, a jeden grabo? Pozdro.
Dzięki za wsparcie, bo widzę, że i ciuchy masz i wszystko od nas. I martwy ciąg. Grabo ładne zdjęcie wrzucił. To trzeba mu wysłać dodatkową zgrzewkę, bo Grabo jest naszym ambasadorem. Także Grabo dostanie od nas dodatkową zgrzeweczkę. O, ja mam fajne. Ja mam fajne. O, to, to mamy to samo. Ja mam to samo, no. Jeszcze się przeliście. IM Drożdzik. Tutaj jest plancz. Nigdy nie udało mi się zrobić czegoś takiego. To trzeba ze dwa ketle wysłać. Poświęcenie barków na najwyższym poziomie. Patrzcie, ja mam Mapiasa 9.7, jest w koszulce i trzyma energetyka i przypina łapę i oko jaszczura patrzy się na naszego dzika, co wskazuje na prawdopodobieństwo co najmniej kilku teorii spiskowych. Czy ten napój nie został zasponsorowany przez elity? Ja daję zgrzeweczkę na przykład. To ja mam ostatnią od siebie. No. To jest Piotr Kasik z nie wiem czy stamtąd jest, Komprachcice. Jest magnezja, dzik na środku i dla mnie to też dwa ketelki muszą do ciebie lecieć. Piotrek, zobaczę jeszcze profil. O, rowerek jakiś też, czyli sportowy tryb życia. Pozdrawiamy. Ostatnio bywam na TikToku częściej, wieczorem przed snem. I patrz, na przykład tutaj dziewczyna testuje smak. Na rowerze samochodem. Polecam. Widziałeś? Krótka recenzja, nie? Sztywniutko, króciutko. Pyszniutki jest. Opinia eksperta. Ja, człowiek uzależniony od energetyków, głównie od masterków, dostałem właśnie paczuszkę. Dzikie nerci. Przetestujemy pierwszym łyżkiem. Otwarty już jest, bo przed chwilą otworzyłem, ale czas mi się skończył. Próbujemy. Ogień z kurwami. Nie. Smaczek. Pychotka. Troszkę inny niż zwykły energetyk, ale bardzo smaczny. Jeżeli ktoś chciał wiedzieć, bo tam prosiliście mnie, czy smaczny, to tak, polecam. Ja, Gracjan Marszałek, uzależniony od energetyków. Ty, Gracjan Marszałek, żeby jeszcze bardziej wjebać się w nauk, wysyłamy ci zgrzeweczkę naszego energetyka. Tak, nie wszystkie nauki są złe, a wiadomo, że ilość robi coś tam niż coś tam, takie powiedzenie jest, więc... Tak, jest to. No. Więc jak najbardziej można pić. Powiedzenie jest takie, nie substancja czyni truciznę, a ilość. Zobacz, ty, to jest kolaboracja jakaś nuty ekipy z naszą stroną internetową. Patrz, SMS, kurwa z ogniami, SMS, Dzik Energy. Odpala kompa. Dzik Euroazjatycki. Nie, Dzik Energy, kurwa, nie Dzik Euroazjatycki, zajebiste. Zobacz, kot pisał. No kurwa, ja zostawiam komentarz. Kozak. Ogień. Dawaj, screenuj. I screenuję i Wiśnia Halo, użytkownik Wiśnia Halo, zgrzeweczka. Dorzućmy jeszcze jakieś akcesoria czy coś. A fajnie, że ogarnąłeś. Dajmy TikToka. Koszulkę. Koszulkę może, no. Na przykład coś takiego, Saker, co sądzisz? No rozpierdol. Ta muzyczka, nie? Taka, że typowy TikTok, ale zajebiście pokazuje, wiesz, no, trening. No. Ciach, ciach. To nawet więcej niż pokazywaliśmy, bo my tylko mówiliśmy, żeby ten krucyfik z challenge testować. Nie? No to ja screenuję Szymona. Screenuję Szymona i mu wysyłamy koszulkę Energy. Bo widzę, że chodzi też w naszych ciuchach. A zgrzewkę jak kupicie, to macie Szymon, 12 kg obciążenia. Ketla od Dzika z nowego energetyka. Tym razem paczkę Krystian pakował, więc dzięki Krystian. Oczywiście są jeszcze naklejki i przechodzimy do recenzji. Zbieram oczywiście. Super zapakowanie, bardzo mi się podoba. No i są cztery dziki, zaraz powiem wam, czy smakują dobrze. Sześć. No to przechodzimy do recenzji smaku. Kolor jest słodki zielonawy i no pakowanie też super w ogóle. Ogień z kurwami, dla tych, co wiedzą. Co wierzą. To mówię, jestem wie. Ej, serio spoko. Taki monsterowy smak. Więc ocenka 9 na 10. Serio fajnie smakuje. No i zajebiście. Siemano, dzisiaj fajnie. Trochę nerwów było. Zapisuj. Ale, tak. Ale muszą być. Dobra robota. Wiesz, może już wcześniej wypił. Nie, wtedy się tak trzęsiesz, nie? To ketelek leci do Krystiana. O, jakąś panią. Dobra, paczka od dzików. Dostałam kilka dni temu. Ale dzisiaj będziemy testować.
Będziemy testować energola, schłodzone najlepsze, i nie ma co. Barbecue, o, i sosik. Puszczu. A w ogóle jeszcze zanim zacznę, to takie info, że super, że do każdego zamówienia jest podziękowanie. Krystian jest on fire, kurwa, ty. I jeszcze naklejeczki. Krystian szaf pakowania, nie wiem. Testujemy. Jak smaczek. Smakuje jak Red Bull, ja uwielbiam Red Bulla, więc dla mnie to jest pycha. A ma więcej kofeiny. Zaspana, no w ogóle jak zaczęłam ten filmik, byłam tak dużo zaspana. Zobaczymy, jestem sceptycznie nastawiona, bo te wszystkie zero są takie... I większe? Najczęściej średnie. I od twojego ulubionego youtubera. Nie jest zły. Daję tak 7 na 10. To mu wszystko jest piękne i zajebiste, kiedy na deszcze wrzuciłeś filtrze. Jazda z kurwami. Jedziemy, kurwa, ze szmatami, no to patrz. Żadna woda, żadna woda. Ogień z kurwami. Ty, bardzo mi się podoba ten TikTok, kurwa. Z dystansem. Myślałem, że ona zrobi jak Ronaldo, że wiesz. Powalia Lidla, wysyłamy ci zgrzewkę. Energetyka. No to jest jeszcze na motorze, chłopak. To wszystkie, pa, tankuje, tankuje dzika. Ty kurwa świnio, nie na żarta. Zapomniałem o tym. Do KTM-a. A zobacz, o tym, no. Śmieszne, kurde. To jeszcze dla... Ty kurwa Cicjana. Dla Cicjana jeszcze koszuleczka. No, za motor koszuleczka to robura, zestaw pójdzie. Dawaj. Zestaw. Spodenki, cały zestaw. Nie, nie mamy tu całego zestawu. On ma spodenki, on ma koszulkę. Dobra. To będziesz miał to, od niego to, od niego to. Dobra, dużo zrobiliśmy. Zrobiliśmy Instagram i TikTok. To no dużo i na chyba ten tak odcinek. Trzeba lecieć. I pamiętajcie, żeby oznaczać Geek Energy. Jak coś wrzucacie, a propos, jak oznaczacie już przy okazji, nie wiem, warszawski koks, czy tam WK to sklep, energy, na TikToku, czy na Instagramie, żeby zrobić te kilka właśnie oznaczeń, wtedy my w szukajkę wpisujemy i was szybko znajdujemy. No i teraz dla nas najważniejsze jest, żeby dziki znikały z Lidla, żeby trzeba było je wysyłać ponownie z naszego magazynu, żeby teraz w Lidlu oznaczać nas, jak jesteście. Everything is vibration, guys. Co trzeci TikTok? Kolejny odcinek będzie, jak oznaczyliście dzika w Lidlu, a jeszcze kolejne to wymyślimy wtedy. The earth is flat. Do następnego odcinka kolejny zapraszamy. The earth is flat. I super, że Owca jest takim fajnym gościem. I kolejny TikTok. Weź kredyt. Prawda? Wiecie, że tak jest. To jest cały TikTok. Potem jeszcze coś o szczepionkach. Jakiś TikTok wjeżdża. Potem Bill Gates. I tak dalej. I tak to się toczy wszystko. A pośród tego wszystkiego wy, z oznaczeniami Geek Energy, którym dziękujemy. The earth is flat. Powiedziałeś, że Ziemia jest płaska? Tak, na tylko, że po angielsku, ale to mądrzej zabrzmiało niż po polsku. Widzisz? Jak praktycznie ci uwierzyłem. Zobacz. No. The earth is flat. Jedziemy. Kurde.